Proszę Państwa, drugim wykładowcą dzisiejszej sesji jest pan profesor doktor habilitowany Krzysztof Stopka, dyrektor Kolegium Majus Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Bardzo prosimy, tytuł wykładu Banderia Prutenorum w świetle najnowszych badań. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym na tym dzisiejszym spotkaniu podzielić się może swoimi własnymi doświadczeniami związanymi z pracą nad rękopisem Jana Długosza Banderia Prutenorum, czyli jak się to tłumaczy, sztandary Prusaków. Otóż w związku z rocznicą bitwy pod Grunwaldem powstała myśl w mieście Krakowie, żeby po raz pierwszy wydać w pełnych barwach ten kodeks bogato ilustrowany, ponieważ no w zasadzie w nauce polskiej takiego wydania nie było. Dzieło to wydał profesor Karol Górski w latach 50. XX wieku, ale nie były to odwzorowania wierne, bo to był foto offset, czyli no można powiedzieć coś podobnego do komiksu, prawda? Pierwsze takie wyobrażenie o tym, jak te barwy się przedstawiają, dało wydanie szwedzkiego historyka Svena Ekdala z 1976 roku, który właśnie zamieścił w swojej pracy poświęconej właśnie temu dziełu fotografię. Ale poziom fotografii wtedy jeszcze nie był na tak wysokim poziomie, stąd właściwie do ostatnich chwil nie dysponowaliśmy wyobrażeniem wiernym, prawda, kolorów, kształtów tych chorągwi, które zostały namalowane w tym kodeksie Banderia Prutenorum. No i właśnie Rada Miasta Krakowa postanowiła sfinansować właśnie takie wydanie albumowe, gdzie można było po prostu, gdzie by można było zobaczyć, jak przedstawiają się rzeczywiste kolory namalowanych chorągwi. Oczywiście w tym celu został kodeks Długosza przechowywany obecnie w oddziale rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, zeskanowany. No i oczywiście uzyskano fotografię bardzo dobrej jakości. No, dzieło ukazało się z okazji rocznicy, no i ja zostałem poproszony o napisanie do tego wstępu. No to była moja taka przygoda z tym rękopisem, ponieważ miałem go w ręku dzięki temu właśnie, że chciałem jakby posunąć dotychczasowe badania, prawda, nad tym przepięknym rękopisem, bo trzeba powiedzieć, że on ma ogromną wartość w Europie. Jest to jakby największa księga herbów zachowana z okresu średniowiecza. Niemcy taką księgę nazywają Wappenbuch, prawda, czyli księga herbów. Teraz może nim opowiem o samej księdze, no to powiem coś o tych sztandarach. No bo oczywiście po wielkim zwycięstwie pod Grunwaldem przynoszono królowi Władysławowi Jagielle te zdobyte na krzyżakach chorągwie i rzucano, prawda, do stóp królewskich. Następnie jedną z tych chorągwi, chorągiew biskupa Pomezańskiego, wysłano do Krakowa, żeby już była całkowita pewność, że doszło do tego zwycięstwa. Zakon do tej pory uchodził za niepokonany i w Krakowie nie wierzono, że Polska i Litwa odniosły to wielkie zwycięstwo na polach Grunwaldu. Rok później, w 1411 dopiero król powrócił, prawda, do Krakowa, no i wiemy z dzieła Długosza, że pieszo podążał ze Skałki w kierunku Zamku Wawelskiego, a przed królem niesiono wszystkie te zdobyte krzyżackie chorągwie.
które zostały następnie zatknięte przy grobie świętego Stanisława w katedrze wawelskiej, no, ponieważ uważano, że do tego wielkiego zwycięstwa doszło dzięki patronowi Królestwa Polskiego, czyli świętemu Stanisławowi. Dzięki niedawno opublikowanemu źródłu z końca XVI wieku, a mianowicie takim pamiętnikom gdańszczanina Martina Grunewega, my mamy wyobrażenie, jak przedstawiały się, jak eksponowane były te chorągwie w katedrze wawelskiej, która wkrótce potem została przebudowana w nowym stylu barokowym. Otóż grób świętego Stanisława z ołtarzem otoczony był taką żelazną kratą, do której z boku prowadziło wejście. Można było w obrębie tej kraty obejść ołtarz. No i właśnie w tę kratę były powtykane te zdobyczne sztandary, ale widocznie miejsca było nie na tyle dużo, bo Długosz pisze, że zostały także powieszone z prawej i lewej strony, prawda, grobu świętego Stanisława. Dzisiaj tej kraty nie ma oczywiście. Nie ma też sztandarów, proszę Państwa, no i to jest właśnie taka tajemnica, kiedy te sztandary zniknęły. Jedni twierdzą, że już w czasie potopu szwedzkiego Szwedzi te sztandary ze sobą zabrali. Jest taki trop prowadzący do Sztokholmu, że tam właśnie przechowywany jest jeden z tych sztandarów. No, ten trop raczej nie jest słuszny. Drugie taka hipoteza, co się z tymi chorągwiami stało, to że zabrali je Prusacy po wejściu do Krakowa tuż po rozbiorach. No i że miały być przechowywane w Wiedniu, w archiwum, znaczy w takim muzeum wojennym, prawda? Tam prowadzono poszukiwania, które też zakończyły się niepowodzeniem, prawda? Czyli krótko mówiąc, nie mamy obecnie tych sztandarów i nie wiemy dokładnie, kiedy z katedry zniknęły, prawda? Albo możemy też dopuścić jeszcze inną hipotezę, że gdy katedra była przebudowywana na początku XVII wieku i kiedy te sztandary zaczęto zdejmować, no to one były już w takim złym stanie, że się rozpadały i po prostu je wyrzucono. Te sztandary zostały zastępowane nowymi sztandarami tureckimi i tatarskimi, zdobywanymi w późniejszych bitwach. Że one pod koniec XVI wieku no, nie przedstawiały się jakoś dobrze, no to świadczy kronika Marcina Bielskiego, kontynuowana przez jego syna, który pisze, że nic na nich nie było widać z powodu kurzu, prawda? Czyli one były bardzo zabrudzone, to wiemy, ale że jeszcze były pod koniec wieku XVI. Odwzorował je też Bartosz Paprocki w swoim dziele Herbarz Rycerstwa Polskiego. No a potem, jak powiedziałem, nie wiadomo kiedy zniknęły. Natomiast wiemy, jak wyglądały te sztandary. No i zawdzięczamy to właśnie wielkiemu polskiemu historykowi Janowi Długoszowi. Tak jak ksiądz profesor tutaj wspomniał, prawdopodobnie Długosz postanowił sporządzić coś na kształt inwentarza tych chorągwi, które zostały zdobyte pod Grunwaldem, bo uważał, że jest to jedno z największych zwycięstw osiągnięte z tak wielkim wysiłkiem, że pamięć o tym zwycięstwie nigdy nie powinna zaginąć. Tak samo pamięć o tych chorągwiach. I nawet jak one się poniszczą, to trzeba stale szyć nowe, prawda? Żeby pamięć o tym nigdy nie zaginęła, prawda? Na wieczną pamiątkę, jak napisał. No i prawdopodobnie wykorzystał fakt przybycia do Krakowa poselstwa krzyżackiego na koronację króla Kazimierza Jagiellończyka w roku 1447, ponieważ byli to, w tym poselstwie znajdowali się dostojnicy z różnych miast i ziem zakonu, którzy mogli oczywiście dokładnie zidentyfikować
poszczególne chorągwie, czyli Długosz tu nic nie zmyślał, prawda? Właściwie postępował tak jak dzisiaj historyk, prawda? Zbierał skrzętnie informacje, no bo postanowił wszystkie te chorągwie, można by dokładnie opisać. Wiemy na pewno, że były zdjęte, prawda, z katedry, ponieważ w tym dziele one zostały, no można powiedzieć, opisane według długości i szerokości, prawda? Mamy rozmiary, a więc żeby zdobyć rozmiary, no to trzeba było po prostu to zdjąć i je dokładnie zmierzyć. Zatem kolejność jakby chronologiczna powstawania tego dzieła, no to mamy rok 1447. Długosz czynność tę zlecił krakowskiemu malarzowi Stanisławowi Durinkowi. No, mogę powiedzieć, że udało mi się nieco wzbogacić biografię tego malarza krakowskiego, ale niestety nie udało mi się znaleźć jakiegokolwiek innego dzieła, które byłoby niewątpliwie jego autorstwa. Także właściwie wiemy już sporo o rodzinie Stanisława Durinka, o tym, skąd pochodziła. Wiemy, że pochodziła z Gliwic na Śląsku. Sporo wiemy o jego stosunkach rodzinnych, o tym, do jakich kościołów malował obrazy. Znamy często tematykę tych obrazów, no ale niestety nic poza banderiami się nie zachowało. Otóż Stanisław Durink, mając, prawda, przed oczyma te sztandary, no, malował je, prawda, taką techniką gwaszu, tak intensywnymi barwami, że do dnia dzisiejszego, proszę Państwa, te barwy nic nie straciły. Po prostu są żywe, ostre, no tak jakby je niedawno namalowano. Prawdopodobnie jednak popełnił jeden błąd, ponieważ kodeks został za wcześnie oprawiony. Malował to na kartach, prawda, które potem były składane. No i kodeks przedwcześnie oprawiony i spięty, prawda, okładką spowodował to, że farby, które jeszcze nie wyschły, no po prostu odbijały się na sąsiednich kartach. No i do pewnego stopnia no to jest bardzo dobrze, mogę tak powiedzieć. Proszę Państwa, większość tych chorągwi została namalowana na kartach retro, czyli jakbyśmy się otworzyli książkę, to nie na prawej stronie, tylko na lewej, prawda? Przy czym tajemnicą jest, że 10 została właśnie domalowana według tego, co twierdził Egdal, właśnie na kartach retro, bo przepraszam, verso to jest właśnie ta, gdzie się znajduje, czyli lewe, a retro to jest ta prawa. No dzisiaj właściwie wśród historyków trwa spór, czy w 1447 roku, kiedy Durink zakończył swoją pracę, te 10 na tych innych kartach, prawda, w ogóle wisiało w katedrze wawelskiej, czy były. Sven Egdal, który się tym zajmował, twierdził, że zostało one później domalowane. Rzeczywiście przyglądałem się temu dokładnie. Po odgięciu, prawda, rękopisu okazało się, że wyraźnie malarz starał się drzewce gdzieś tam pędzelkiem wepchnąć, prawda, jak najdalej się da. Czyli to potwierdza tę teorię Svena Egdala, że 10 chorągwi zostały, no można powiedzieć, domalowanych później, prawda, do tego dzieła. W samym dziele mamy jakby trzy ręce, czy jakby trzech pisarzy. Obok barwnych, prawda, ilustracji chorągwi, czy to Wielkiego Mistrza, czy Miast Krzyżackich, czy Konturstw, prawda, czy jeszcze innych oddziałów, prawda, cudzoziemskich również, książąt, znajdują się opisy dotyczące rozmiarów, długości i szerokości, o czym wspomniałem. I do tej pory uważano, że ten pierwszy charakter pisma to jest właśnie pismo osobiste Stanisława Durinka. No, wydawało mi się, że będzie można to ustalić, ponieważ Stanisław Durink miał prawo przedstawiać
altarystów, to znaczy księży, którzy obsługiwali ołtarze w dwóch kościołach krakowskich, w kościele świętego Szczepana na placu Szczepańskim, dzisiaj nie istnieje, i w kościele mariackim na drugi ołtarz, prawda? To takie prawo się dziedziczyło, nazywane było prawem patronatu. I w archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowały się takie właśnie polecenia fundatora, to czy patrona, nominacja właściwie na te altarie, które wystawił właśnie Stanisław During i przywiesił do tego swoje własne pieczęcie. No i wydawało mi się, że jak się porówna właśnie to pismo pierwsze, które znajduje się właśnie w tym rękopisie Długosza, z tymi prezentami, prawda, czy z tymi nominacjami, prawda, na te beneficja ołtarzowe, no to da się stwierdzić, prawda, czy to rzeczywiście jest pismo Duringa. No niestety okazało się, proszę Państwa, że prawdopodobnie to sami zainteresowani, czyli księża, którzy mieli być, mieli pełnić służbę przy tych ołtarzach, sami spisali ten akt, a do tego During przywiesił tylko pieczęć, bądź jakiś sekretarz, prawda, spisał te nominacje, ponieważ trzy dokumenty Duringa opatrzone jego pieczęciami w zasadzie mają trzy różne charaktery pisma, a więc to był jakby ślepy tor, czy nie da się stwierdzić, proszę Państwa, czy rzeczywiście ten pierwszy charakter pisma, ta pierwsza ręka pochodzi od tego malarza krakowskiego Stanisława Duringa. No, żeby jeszcze o tym Duringu coś powiedzieć, to na ostatniej karcie tego rękopisu znajduje się taka niewielka głowa. Do tej pory historycy sztuki uważali, że jest to autoportret samego malarza, prawda, że w ten sposób się jakby uwiecznił. No ale zadaję pytanie, prawda? Długosz zamawiał malarza dzieło. Jakim prawem taki malarz miałby znaleźć się, prawda, w tymże kodeksie, prawda? Skoro był tylko wykonawcą zamówienia. Więc według mnie wszystko wskazuje na to, że jest to portret, autoportret młodego Długosza. Niedokończony, ponieważ samo dzieło nie jest dokończone, o czym będę mówił za chwilę. Ale jeżeli ta hipoteza się potwierdzi, to proszę Państwa, właściwie dysponujemy takim młodzieńczym portrecikiem, prawda? Jest to taki niewielki rysunek. Ja to skonfrontowałem z kolei z tablicą Kolegium Psalterzystów, bo Długosz na Wawelu ufundował dom dla takiego kolegium kleru, które odmawiało cały dzień psalterz w katedrze, tak zwani psalterzyści. I zachowała się tablica fundacyjna tego domu, gdzie właśnie klęczy Długosz jako już starszy człowiek, a więc te dwie twarze jakby zestawiłem ze sobą. No i wydaje mi się, że jakieś tam podobieństwo istnieje. No dzisiaj dysponujemy różnymi technikami, może rzeczywiście dojdziemy do tego, czy faktycznie mamy do czynienia z jedną twarzą bardzo młodego, około 30 lat, prawda, człowieka, a drugie no ponad 60 lat, tak wiekowo by się to przedstawiało. Ale w każdym razie jest tu jakby taki ciekawy trop. Następnie, proszę Państwa, w tym kodeksie Długosza jest druga ręka, prawdopodobnie jego samego, to znaczy są takie jakby krótkie informacje, czyja była to chorągiew, prawda, kto pod nią walczył, ale nie są to informacje długie, dlatego że prawdopodobnie kronikarz liczył na to, że w przyszłości uda mu się coś więcej na ten temat napisać, prawda? Więc niemniej jednak tutaj dysponujemy jakimś materiałem odwoławczym i co do tego nie ma wątpliwości, że te krótkie opisy przy każdej chorągwi, prawda, pochodzą od Jana Długosza. Trzecia ręka to jest ręka późniejsza, jakby już można powiedzieć z lat poprzedzających śmierć Długosza, prawdopodobnie ręka jego pisarza, prawda, który pod dyktando wpisywał różne informacje, które się Długoszowi udało uzyskać później, kiedy sam osobiście udawał się do Prus podczas wojny 13-letniej. No i zbierał jakby dodatkowe informacje, które później do tego kodeksu dopisywał.
Są też, proszę Państwa, w tej części luki, to znaczy Długoszowi się wydawało, że jeszcze uda mu się informacje uzupełnić, prawda, i dodać brakujące imiona i szczegóły, a zatem wszystko wskazuje na to, że dzieło to nie zostało ukończone, ponieważ te luki zostały. To, że, właściwie Długosz różne rzeczy tam dopisywał, to stawia, rodzi takie się pytanie w związku z tym, no czemu właściwie to dzieło miało służyć, prawda? Więc jest taka hipoteza, że to miał być taki przewodnik po tych chorągwiach, prawda? Że jeżeli przybyłoby jakieś poselstwo, czy w ogóle jakiś dostojny gość do katedry wawelskiej, prawda? To oprowadzający miałby no, taki przewodnik, który by mógł mu służyć pomocą. No ale proszę Państwa, gdyby to dzieło służyło jako przewodnik, to nic by z niego dzisiaj nie zostało, ponieważ wiemy, że takie przewodniki bardzo szybko się rozpadają, prawda, bo są często wertowane, często używane. Tymczasem to dzieło jest w zasadzie spisane bardzo czyściutko na stosunkowo niezabrudzonych kartach. Jak powiedziałem, barwy tych chorągwi nic nie straciły mimo upływu lat. Więc prawdopodobnie trzeba odrzucić tę hipotezę, że miał być to właśnie taki popularny, taki przewodnik służący w katedrze wawelskiej do oprowadzania gości. Są też różne hipotezy właściwie, dlaczego Długosz to zrobił, prawda? Niektórzy twierdzą, że to nie była inicjatywa Długosza, tylko inicjatywa jego patrona Zbigniewa Oleśnickiego, którą popierała kapituła krakowska, że Długosz był zbyt biedny jeszcze w tym okresie, żeby sobie pozwolić na tak wspaniały kodeks. To oczywiście, proszę Państwa, nie ma żadnego oparcia w źródłach, ponieważ Długosz wtedy już był właściwie bogatym duchownym i sam mógł takie dzieło, prawda, sfinansować. Zresztą potwierdza to kopia XVI-wieczna, która została wykonana w Królewcu, w której jest taki zapis, że to dzieło zostało spisane opera et industria, prawda? Czyli no, można powiedzieć z przyczyny Długosza. Prawda? Więc nie biskup Oleśnicki, prawda? Nie kapituła katedralna krakowska, ale sam Długosz, prawda, był inicjatorem sporządzenia tego kodeksu. No, dlaczego go sporządził, to już wiemy, bo napisał to w swojej kronice, że to zwycięstwo pod Grunwaldem było tak wielkie, że nie można dopuścić, prawda, żeby o nim zapomnieć, prawda? Więc Długosz uwiecznił te sztandary, prawda, krzyżackie, po to, żeby potomni wiedzieli, jak one wyglądały, no i zapisał tyle, ile zdołał zebrać, prawda, w jakich okolicznościach one zwycięzcom się dostały. W każdym razie w roku 1447, można powiedzieć, powstały pierwsze te 46 wyobrażeń, prawda, tych chorągwi. Potem gdzieś domalowano 10. Wiemy, że Długosz nad tym pracował już w okresie wybuchu, znaczy po wybuchu wojny 13-letniej z zakonem. W 57 roku jest przy herbie Gdańska, prawda, jest taka notatka, że właśnie król Kazimierz Jagiellończyk nadał Gdańskowi koronę królewską, prawda, czyli ponad dwa krzyże, prawda, które się tam znajdowały, umieszczona została korona królewska, więc wyraźnie w 57 roku jeszcze dzieło jakby powstawało, ale jak powiedziałem, powstawało także w okresie późniejszym. No i w zasadzie, jak już wspomniałem, nie zostało skończone. Losy dzieła są jakby przeciwne, ponieważ na karcie tytułowej jest wpis ręką Długosza, że dzieło zostało ofiarowane Bibliotece Kolegium Uniwersytetu Krakowskiego. Prawda? No i przez Jana Długosza. W każdym razie ktoś ręką w wieku XVII przekreślił to, że dla Uniwersytetu Krakowskiego jest napis i nadpisał dla Biblioteki Kapituły Krakowskiej. No bo faktem też, proszę Państwa, niezbitym jest, że to dzieło aż do wybuchu II wojny światowej było przechowywane przez Kapitułę Krakowską w skarbcu katedralnym. I nic nie wskazuje na to, że znajdowało się w uniwersytecie.
bądź ewentualnie możemy jeszcze dopuścić taką hipotezę, że ponieważ niektórzy profesorowie uniwersytetu byli kanonikami katedry wawelskiej, więc mogli to dzieło w jakichś okolicznościach z uniwersytetu, z biblioteki Collegium Maius, bo wtedy najpoważniejszą biblioteką uniwersytecką była biblioteka Collegium Maius, no, zostało wyniesione do katedry wawelskiej, no, niemniej jednak później tam się znajdowało. No i proszę Państwa, na zakończenie, że najnowsze dzieje tego kodeksu to jest również wielka tajemnica. Mianowicie po wybuchu II wojny światowej Hans Frank zażądał od kapituły krakowskiej wypożyczenia tego dzieła do archiwum w Krakowie państwowego, że jakiś uczony niemiecki pragnie przestudiować, prawda, to dzieło. No oczywiście generalnemu gubernatorowi nie można było odmówić i dzieło zostało wypożyczone, prawda, do archiwum. Po czym nagle okazało się, że stamtąd zostało przekazane uroczyście na zamek krzyżacki w Malborku. Zachowały się zdjęcia pokazujące przekazanie, prawda, tego kodeksu. Zabrano także sztandary, które wisiały w katedrze wawelskiej w latach 30., bo zostały jakby odtworzone na podstawie tego dzieła, prawda, Długosza. No i są też takie zdjęcia pokazujące pochód niosący te sztandary, prawda, do zamku malborskiego. No i proszę Państwa, po czym zapadła cisza, prawda, nad tym kodeksem, zaginął, prawda? Po II wojnie światowej pisano w prasie, że jest to jeden ze zrabowanych rękopisów, prawda, który do Polski nie wrócił. No i nagle w latach, można powiedzieć, 40. prasa krakowska zaczęła pisać, że wypatrzono to na aukcji w Londynie, prawda, to dzieło. No i na skutek działań, prawda, rządu polskiego, no, zostało, można powiedzieć, wykupione. No, znalazło się w Warszawie najpierw i teraz właściwie nie wiemy gdzie. Ustarałem się ustalić, ponieważ profesor Górski, który przygotowywał wydanie tego w latach 50., we wstępie dziękuję profesorowi Lorencowi, który był dyrektorem właściwie Muzeum Narodowego, prawda, w Warszawie, za stworzenie mu odpowiednich warunków do pracy nad tym kodeksem. Dziękuję też Zofii Kozłowskiej-Budkowej, która była pracownikiem właściwie Uniwersytetu Jagiellońskiego, za cenne uwagi. No i teraz jest pytanie, czy Zofia Kozłowska-Budkowa, no, nad tym pracowała, gdzie to widziała, prawda? Więc pytałem się różnych osób, czy pani profesor Budkowa w ogóle wyjeżdżała do Warszawy. Nikt sobie tego nie mógł przypomnieć. Tak samo nie wiadomo było, gdzie profesor Górski właściwie widział to dzieło, bo ono później znalazło się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. No ale proszę Państwa, my nie wiemy właściwie, kto to dzieło miał do momentu, kiedy ono się nagle pojawiło w tym Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Więc próbowałem też dotrzeć do Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które od jakiegoś czasu jest niedostępne. No i tam wypisano mi taką informację, że dzieło już zostało odnalezione w roku 1946, wcale nie na aukcji, prawda, tylko w ramach restytucji. Oczywiście w Anglii, ale nie wiadomo gdzie, to są pytania bez odpowiedzi. No i oczywiście jest zapowiedź urzędnika, że to dzieło zostanie przesłane, ale urzędnik domaga się zapłaty jakiejś symbolicznej paru funtów za koszty restytucyjne. Ministerstwo odmawia, prawda, zapłacenia takiej kwoty. No więc mimo tego dzieło jakby dotarło do Polski. No jak powiedziałem, mimo że profesor wydał to w 1958 roku,
To jednak z tyłu, jak się otworzy tę książkę, to widać jest, że ono już było gotowe do druku w roku 1953. Czyli faktycznie na początku lat 50. nie wiadomo gdzie, prawda, nad nim pracował, prawda, czy jeździł z nim do Krakowa w teczce, my tego dokładnie nie wiemy. Jak to z powrotem, jak to dzieło znalazło się w Krakowie? Otóż zbliżał się jubileusz założenia Uniwersytetu Krakowskiego i wówczas władze Uniwersytetu zwróciły się do Naczelnej Dyrekcji Archiwum Państwowego, żeby pożyczyć to dzieło, prawda, Długosza na wystawę przygotowywaną z okazji jubileuszu Uniwersytetu. No i ewentualnie druga była prośba, czy Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych nie rozważyłaby takiej ewentualności, żeby to dzieło na ten jubileusz Uniwersytetowi podarować. Podana jest odpowiedź ówczesnego naczelnego dyrektora, że jeśli chodzi o wystawę, to jak najbardziej, nie ma żadnych przeszkód. No natomiast jeśli chodzi o to podarowanie, no to sprawa jest dwuznaczna, ponieważ no, stosunki własnościowe są niejasne, prawda? Bo nie ukrywam, proszę Państwa, że do dnia dzisiejszego istnieje spór pomiędzy naszym uniwersytetem a kapitułą katedralną, kto właściwie jest właścicielem, prawda, tego rękopisu. No obie strony tutaj przytaczają różne argumenty. No uniwersytet głównie tą, że ręką Długosza wpisano, że to jest dla biblioteki kolegium, prawda, uniwersyteckiego, czyli dla uniwersytetu. No natomiast za kapitułą katedralną przemawia fakt, że to dzieło było przechowywane właściwie przez wieki właśnie na Wawelu. No w każdym razie potem nie wiemy, jak to się, znaczy bardzo wiemy dobrze, jak dzieło zostało przewiezione do Krakowa, ponieważ zachowało się w archiwum Naczelnej Dyrekcji dokładne sprawozdanie wysłanego urzędnika, prawda, który napisał, że pobrał to dzieło, prawda, o tej godzinie, że jechał pociągiem tej i tej klasy, że pociąg miał takie i takie opóźnienie, prawda. No, krótko mówiąc, tu już wiemy dokładnie i wiemy, że 2 października 1963 roku to dzieło znalazło się, prawda, w Krakowie, w Uniwersytecie. Było pokazywane najpierw no, gościom Uniwersytetu, no a następnie w 1964 roku zostało przekazane Bibliotece Jagiellońskiej i do dnia dzisiejszego w tejże Bibliotece Jagiellońskiej się znajduje. Powiedziałem też Państwu jeszcze o jednej, no może szczęśliwej okoliczności tego odbicia się na czystych kartach wyobrażeń tych chorągwi. Otóż jedna z tych kart została w XVII wieku wyrwana. Karta, która została opisana też przez Długosza, więc z wyobraźni mogliśmy odtworzyć, prawda, jak ten herb wyglądał. Mianowicie jedna z chorągwi inflanckich, przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem i w jednym rogu był namalowany krzyż, prawda, na tarczy heraldycznej. I kiedy oglądałem to dzieło Długosza, no to zauważyłem, że na tej karcie, która została wyrwana, ta karta się jakby też odcisnęła, prawda, na tej sąsiadującej. No ponieważ dostałem bardzo dobre zdjęcie tej karty, no to zacząłem najpierw samoufkiem no, rysować no, to, co ja widzę, prawda, z tego odbicia. Przeszkodą było wyobrażenie z karty z drugiej strony, które się trochę przeciskało, prawda, na tą pustą, prawda, kartę. No, poprosiłem o pomoc panią z Wydziału Konserwacji, która no, zdjęła, można powiedzieć, komputerowo, prawda, te zdjęcia z jednej i z drugiej strony. No, krótko mówiąc, oddzieliła to przebicie, prawda, i zostały tylko te kreski, które były bardzo wyraźnie odciskiem, prawda, na tej karcie. No i dzięki temu właściwie udało się gdzieś w 60% odzyskać ten zaginiony herb inflancki, prawda. Możemy mieć nawet takie plastyczne wyobrażenie, mimo że kopia królewiecka, która została wydana drukiem, prawda, w XIX wieku pokazuje to wyobrażenie, to jak Matka Boska jest taka korpulentna. Natomiast z tego wyobrażenia widać, że ona była znacznie szczuplejsza, bardziej smukła, taka przypominająca Madonnę gotycką. No to dzięki temu właśnie, że ta karta sąsiednia była
była pusta. No i oczywiście, proszę Państwa, w efekcie tych prac ja napisałem wstęp na temat właśnie powstawania tego dzieła i jego losów. No, a w drugiej części zostało dokonane jakby wydanie nowe, filologiczne, no i zamieszczone piękne fotografie na podstawie skanów, bardzo dobrze zrobionych. Wydała to prowincjonalna oficyna wydawnicza w Proszówkach. To jest powodem, że to dzieło nie jest właściwie znane szerszemu kręgowi czytelników, ponieważ ta oficyna ma taką swoistą politykę, mianowicie nie sprzedaje tego dzieła w księgarniach, tylko pisze się do nich i oni wysyłają za zaliczeniem pocztowym. No i to jest głównie powodem, że dzieło to no, nie jest jakby powszechnie znane. No ale krótko mówiąc, wspaniałe dzieło Długosza, najpiękniejsza, można powiedzieć, księga chorągwi do dnia dzisiejszego w Polsce jest. No i dzięki temu ten testament Długosza może być stale realizowany, bo w momencie, kiedy sztandary się rozpadną na skutek starości, prawda, na podstawie tego dzieła będzie można odtwarzać wciąż nowe, tak jak sobie tego Długosz zażyczył w tym swoim posłaniu. Bardzo dziękuję. Dziękujemy ślicznie panu profesorowi Krzysztofowi Stopce za ten detektywistyczny wątek w badaniach nad dziełami Długosza. Myślę, że to wspaniała sprawa. Przybliżenie. To jest, proszę Państwa, bo tam widzę młodzi ludzie się pytają, co się dzieje po prawej stronie. Proszę Państwa, wręczamy medal wybity z okazji 13 dni długoszowskich. Może prezes pokaże ten medal, bo taki widzę, że te głowy tam wyciągają ci młodzi ludzie. Corocznie bijemy ten medal specjalnie dla uczczenia dni długoszowskich.